Raz. Dzień dobry. Nazywam się Bartek Kiełtyka i pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach. Zapraszam Was na kolejną odsłonę Nice Book Challenge. Dziś chciałbym przeczytać Wam fragment książki Mirosława Nahacza 8.4. Miasto jest pozakrzywiane. Żadną uliczką nie można iść prosto dłużej niż przez kilka minut. Później, chcąc nie chcąc, trzeba skręcić. Jest kilka takich rogów, wokół których zagęszczenia powszedniości wypierają wszelką metafizykę. Gdzieniegdzie stoją starzy żule, najczęściej obok zakładu fryzjerskiego, którego właścicielem jest ich dawny kolega z podstawówki. Wyglądają jak z dawno utraconej epoki, kiedy jeszcze Lwów, Wilno i Kraków wraz z Warszawą należały do jednego państwa. Na ich twarzach nie widać żadnej tragedii, to przewrotna hipokryzja, bo być może mają rodziny i żony i dzieci. Ale mają też kraciaste czapki i wieczny katar, spodnie prasowane w kant i himmelsbachowe głosy. Sposób bycia, który dzisiejsi żule już dawno utracili, tę lekkość, z jaką można poruszać się w rzeczywistości, ślizgać się po znaczeniach, nie dociekając ich sedna. Jeden z nich, często prawie nerwowo, spogląda w miniaturowe lusterko, przyczesując brązowym podręcznym grzebieniem, który zazwyczaj tkwi w tylnej kieszeni spodni lub przedniej koszuli, to co jeszcze zostało. Ale twarze mają pomarszczone jak papier toaletowy, który najpierw ktoś zmoczył, potem błyskawicznie wysuszył, a na koniec podmalował wszystko ledwie widoczną czerwienią, która nie przykrywa poprzedniego koloru, tylko go dopełnia. I jeszcze pan Stefan, który nazywa się król, człowiek orkiestra, człowiek dawnej ulicy w sensie duchowym, a nie miejsca, człowiek wesel i przyjęć okolicznościowych, człowiek muzyka, rach ciach, chodzi i śpiewa, czasami do siebie mówi, w dupie ma innych, co się na niego gapią. Nosi marynarkę uszytą jakby z zielonego pasiastego koca i tramki albo buty ze szpicami. Chyba dawno już przekroczył 60, nosi na plecach akordeon i denerwuje wszystkie nauczycielki zajmujące się młodszymi dzieciakami w mieście. Bo dzieciaki widzą, że to nieprawda, co wygadują o papierosach, że umiera się na raka i nie można mówić. Skoro pan Stefan wydziera się głośniej od tłumu, że nadużywanie alkoholu jest złe i prowadzi do wyprania świata z radości i szczęścia. Pan Stefan, co dzień radosny jak święty Franciszek, spaceruje i podrywa na ustnej harmonijce, przerywając sobie lirycznymi dygresjami, a czasem mimo wieku dźwiga na plecach wielką harmonię. Kiedy przyjął zespół złożony z południowoamerykańskich Indian, czerwieńszych nawet od najstarszych żuli, pan Stefan przekabacił ich, pokazał i nauczył, tak że po kilkunastu godzinach wszyscy razem grali Hej Sokoły. Miasteczko jest prowincjonalne, dziurowate, niewielkie i zapadłe, czy raczej zapadające się, bo to się jeszcze nie dokonało. Proces jest w trakcie. Ale wizualnie nie następuje żadna degradacja, bo ciągle coś budują, nową drogę, nowy sklep. Można to podciągnąć pod zmiany wynikające z przekwalifikowania ustroju. Ale mimo, że wizualnie coś może się i zmienia, staje się to tak wolno, że w zasadzie nie naprawdę, lecz na niby. Każda droga wylotowa prowadzi w inne miejsce, w przeciwne strony, bo tak naprawdę to miasteczko jest w samym środku świata całego. Nie tylko Europy, która w tym kraju wszędzie jest środkowa, wyłączając kilka miejsc na wskroś wschodnich. Wszędzie tak samo blisko i daleko. Odległości są nieistotne, bo stają się ważne dopiero kiedy ktoś chce gdzieś jechać, a stąd nie chce nikt. Ludzie siedzą tu, jakby w centrum gdzieś pod rynkiem znajdował się ogromny magnes i w dziwny sposób ich przyciągnął. W dni wolne od pracy na miasto opada płaszcz niebytu. Wypłukuje ulice z ludzi, my siedzimy w parku, a powietrze traci zdolność przenoszenia dźwięków i wypełnia się pustką. Brak wydarzeń hamuje czas, który rusza dopiero w następnych dniach, kiedy puszczona zostaje w ruch cała ta maszyneria, szkoły razem ze sklepami, samochody na ulicach i szum pomiędzy tym wszystkim.
A kiedy ludzie chodzą, nie ma wcale tłoku. Spacerują jak na pierwszych widokówkach sprzed pierwszej wojny. Zawsze znajdzie się jakaś pani trzymająca parasol, jakiś starszy kolo w kapelusiku. Nie mam pojęcia, dlaczego nowoczesność nie wdarła się z tą swoją brutalnością, dlaczego nie przygniotła całej historii i nie ukryła jej pod plastikową warstwą. Dziękuję. Do kolejnego wyzwania Nice Book Challenge chciałbym zaprosić panią Monikę Schneiderman z wydawnictwa Czarne, Agatę Warywodę z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle i Natalię Gromow z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Do zobaczenia.